Bez fiosol materia organiczna w glebie. Cześć, nazywam się Alfred Grant. Ten film Bez fiosol stanowi wprowadzenie do tematu materii organicznej w glebie, jej zalet oraz sposobu ochrony i zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie na polu. Na końcu filmu znajdziesz dodatkowe informacje na ten temat. Proszę rozważyć obejrzenie również innych filmów Bez fiosol na temat kompostu. I innych tematów związanych ze zdrowiem gleby. Materia organiczna w glebie składa się głównie ze związków węgla. Jest ona definiowana przez ten składnik pochodzący z resztek roślinnych i zwierzęcych na różnych etapach rozkładu. Na większości pól uprawnych w Europie zawartość materii organicznej w glebie sięga od 1 do 6 procentów. Im chłodniejszy klimat i gleba, tym więcej materii organicznej w glebie można znaleźć. Dlatego w Europie Północnej spotykane są wyższe poziomy glebowej materii organicznej niż w Europie Południowej. Materia organiczna w glebie ma ogromny wpływ na fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby, a zatem także na różne jej funkcje. Biorąc pod uwagę te fakty, Materia organiczna w glebie odgrywa ważną rolę dla gleby, a tym samym dla rolników, społeczeństwa, środowiska i klimatu. Jedną z fizycznych korzyści z glebowej materii organicznej jest stabilność agregatów glebowych, co powoduje zmniejszenie zaskorupienia, poprawę infiltracji wody, porowatość i dystrybucji powietrza. Poprzez zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie Poprawie ulega także zdolność gleby do zatrzymania wody. Te cechy są niezwykle ważne, jeżeli weźmiemy pod uwagę coraz częstsze zdarzenia pogodowe w zmieniającym się klimacie. Korzyści ze zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie pod kątem właściwości chemicznych obejmują większą zdolność do wymiany kationów czyli zdolność gleby do zatrzymania i przechowywania ważnych składników odżywczych. Zasadniczo powoduje to mniejsze straty i lepszą dostępność składników pokarmowych dla roślin. Jedną z najważniejszych funkcji materii organicznej w glebie jest to, że wspiera ona organizmy glebowe, co ostatecznie przynosi korzyść rolnikowi. Materia organiczna jest pożywieniem dla drobnoustrojów, które powodują wzrost aktywności mikroflory. Co jest najbardziej istotne w zwalczaniu chorób przynoszonych przez glebę. Ale materia organiczna w glebie jest również siedliskiem pomagającym zwiększyć różnorodność drobnoustrojów glebowych. Wpływ glebowej materii organicznej na różne cechy gleby skutkuje zmniejszeniem poziomu stresu u roślin. Zwiększono sprężystością gleby i zdolnością gleby do spełnienia różnych funkcji, nawet w trudnych warunkach, takich jak susza silne opady deszczu i tym podobne. Oprócz wszystkich fizycznych, chemicznych i biologicznych skutków, zwiększenie zawartości materii organicznej w glebie może przyczyniać się do złagodzenia zmian klimatu. Zwiększa także ona stabilność gleby do sekwestracji węgla. Które metody są uważane za najskuteczniejsze, aby z jednej strony uniknąć strat materii organicznej z gleby? Z drugiej strony utrzymać lub nawet zwiększyć jej zawartość? Jak możemy nie tylko chronić istniejącą materię organiczną w glebie, ale także dodać nową materię organiczną do gleby? Zanim przejdziemy dalej, możesz sprawdzić bilans materii organicznej gleby, aby wybrać swoją strategię. Możesz to obliczyć za pomocą arkusza informacyjnego Best Fiosol. Istnieją zasadniczo trzy rodzaje materii organicznej w glebie: łatwo rozpuszczalna, stabilna i umiarkowanie stabilna materia organiczna. Każdy typ ma swoje własne funkcje, z których wszystkie są ważne. Jeśli chcemy zająć się materią organiczną w glebie, łatwiej jest chronić istniejącą glebową materię organiczną niż zwiększyć jej zawartość w glebie. Podczas uprawy tlen jest wprowadzony do gleby. A aktywność drobnoustrojów jest przyspieszona. Drobnoustroje żywią się materią organiczną i uwalniają dwutlenek węgla do powietrza. Chociaż jest to część naturalnego cyklu i ważny zasób dla roślin, nadmierna intensyfikacja tego procesu nie jest konieczna i prowadzi do zmniejszenia poziomu materii organicznej w glebie. Inną ścieżką straty glebowej materii organicznej jest erozja. Gdy górna warstwa gleby jest usuwana z pola przez wiatr i wodę, to znaczna ilość glebowej materii jest tracona. Usuwanie dziko rosnących roślin ma wpływ na utratę materii organicznej z gleby, ponieważ chronią one glebę przed erozją i dostarczają do niej świeżej materii organicznej. Dlatego ograniczenie zabiegów uprawowych, zmniejszenie intensywności erozji. I powrót resztek roślin na pole jest ważny dla utrzymania głównego poziomu materii organicznej w glebie oraz zatrzymania jej utraty. Kilka metod może pomóc zwiększyć ilość materii organicznej w glebie na naszych polach. Jedną z najlepszych metod jest pokrycie powierzchni gleby żywymi roślinami. Można to osiągnąć poprzez zróżnicowany płodozmian i wdrożenie do uprawy mieszanek roślin okrywowych. Jeśli to możliwe, wskazane jest, żeby były to rośliny wieloletnie, takie jak koniczyna i lucerna, lub mieszanki trawy i koniczyny. Takie rozwiązania działają najlepiej w celu zwiększenia lub utrzymania materii organicznej w glebie. Inną metodą jest zastosowanie materii organicznej w formie nawożenia. Można stosować kompost, nawozy organiczne i dodatki do gleby. Nowsze rozwiązania takie jak biowęgiel mogą mieć znaczący i szybki wpływ na podnoszenie zawartości glebowej materii organicznej na polach. Biowęgiel to rodzaj węgla drzewnego, wytwarzany w procesie pirolizy odpadów organicznych. Jest bogaty w węgiel i stabilny w glebie, gdzie pozostaje nietknięty przez stulecia. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na polu w celu wypasu roślin okrywowych lub roślin wieloletnich pomaga również zwiększyć poziom materii organicznej w glebie. Weź pod uwagę rodzaj dostępnych zasobów różne rodne źródła materii organicznej, a nawet gatunki roślin uprawnych, w odmienny sposób wpływają na skład materii organicznej. Na przykład możesz wybrać żywiaste lub zielone, aby zwiększyć zawartość łatwo rozpuszczalnej lub stabilnej materii organicznej. Podnoszenie poziomu materii organicznej w glebie na polu jest procesem długoterminowym, który wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, Odwiedź stronę bezwioSol, na której można znaleźć dodatkowe materiały i bardziej szczegółowe informacje w naszych arkuszach informacyjnych.